I witajcie z Synrepus, a oto jest kolejny odcinek z Empire Total War. I teraz ruszymy gdzieś, gdziekolwiek, czymkolwiek, może nie wiem. Tutaj nie mam jednostek. Mam nadzieję, że nie słychać wiercenia, kolega mówił, że nie słychać, mój mikrofon jest dosyć zarąbisty, że nie chwyta otoczenia. Tu podatki są odwolnieni, więc zostanę tak na chwilę. Uniwersytet klasyczny. Chyba, że konnico zrobię tak. Tak. I się wycofam. Od tego, jaką cenę na światowym rynku osiąga wytwarzany przez nią towar. Może nie zniszczyłem im tego bardzo. Ale cokolwiek zrobiłem. Mogę odwrót. No, widać, że poszli na wojenną ścieżkę. Ci rokezi. A to cholery. Ale ile mam hajsu? Ja pierdolę. Kurde. Ech. Zajęto szlak. Zakończenie rekrutacji. Budowa. Wezmę z tego generała. Zwolnij ich z podatków. I ruszę całą armią na Cherokezów. Oni mają armatę od kiedy? Indiańska artyleria. Stowarzyszenie żołnierskie. Elitarna piechota. Ale walka wręcz tylko. Chyba, że mają. Chyba, że są tymi. Rzucają czymś. Bo jest zasięg 40. Ale ja mam strzelców i mam dwa pułki konnicy. Oni mają za to trzy pułki konnicy. Musimy spróbować. Oni mają artylerię, a nie mam. To ich plus. Ale za to kawaleria ponoć jest bardzo dobra na artylerię. Teraz w Empire jest, ogólnie chyba jest tutaj artyleria bardzo strzaniona. Nie wiem, czy w Napoleonie to nawet poprawili. Czy nie, raczej nie poprawili. A to znaczy, że artyleria miała tak, że jak się wystarczyło, nawet generał przejeżdżał sobie obok artylerii, artyleria strzeliła i po naszym generale. Twój szyk za pomocą jazdy. Warto więc zachować w rezerwie część piechoty na końcach linii w celu przeciwdziałania takim manewrom. Bardzo ich rozszerzę. Obróć ekran. Trzymaj to. Dobrą stronę pokazuje? Chyba tak. Tu. Koniec to rozstawienia. Stój w prawej dolnej części ekranu powoduje unieważnienie wszystkich rozkazów i do przodu. Zatrzymanie się uaktywnionych jednostek. Jest to szybsza alternatywa w porównaniu z wydaniem im innego rozkazu. Strzelają armatami. Czy kogoś trafią? Coś trafią? Nie. Złączę ich. Generała odsunę. Konnicę dam na skrzydło, albo generała też dam na skrzydło, ponieważ on będzie musiał walczyć, nie ma wyboru. Co oni robią? Kupę się zbierają, hehe. Kupę powiedziałem. Jakiś mały dzieciak powinien się zaśmiać teraz, takie hehe, kupa, hehe powiedział. Penis. Na niego! Na niego! Ale wybiegiem. Tu ktoś się bije. Panie generale. Strzelacie w tych irokezów?
Tak, strzelają. A pan generał gdzie? Tutaj. Kurde, to bałagan się zrobił, cholerny. Walczyć z nimi wręcz. Co to jest? Irokedzi, lancierzy. Nie tak. I tak się rozstawić. Zabiorę stąd konnicę. Anuluj tą konnicę. Tak. Amerykanie, idziemy tu. Bitwa spokojnie wygrana. Stop, Gretel, stop. Dobrze. Tu się ustawiają. Już się pogubiłem w ogóle, co się dzieje. Oni szturmują tych... szturmują armaty. Oni będą nawalać. Wy, Amerykanie, idziecie z tej strony. Biegiem. Wy idziecie też z tej strony i to biegiem. Generał na plecy. A i wy na nich. Armaty już nic nie zrobią, parę osób zostało. I ruszyć na nich. Nie, nie, generale, nie zatrzymuj się na nich, ty jesteś debilem. Trzygwiazdkowy, nie dziwię się. A konica gdzie jest? Konica? Opierdala się tu. O, Amerykanie... uciekają. Sir General, spierdalaj może od nich. O kurwa, generał, biją cię, a ty sobie i truchtasz. Jak tam idzie? Niszczą tą elitarną jednostkę. Dobrze, nie giną. Kontynuuj. Wy konnica najlepiej, generał. I pełen movement. Dobra, no i to wszystko. Oni tutaj zniszczą i mogę kończyć bitwę. Aaaa, nie uciekniesz. Dobrze. Ok, bitwę, minimalne zwycięstwo, to jasne. Walczymy, abyśmy mogli żyć w pokoju. Arystoteles, grecki filozof. Ale to było dziwne, że on tak... No w sumie to ma sens do Ameryki, ale to on powiedział to chyba 2000 lat wcześniej. Zabite. Regeneracja. Dobra bitwa. Men,
Czy jak odwolnię, to będą źli, niedobrzy. Ale aż 3000 idzie z tego miasta. Jeszcze generała mogę podesłać? Nie, nie mogę. Niszczyłem armię cirokeską. Tutaj werbunek sobie zrobię. Armia, czego mi brakuje? Konnicy. Pułk konnicy, pułk piechoty. Raczej nie tej konnicy, nie tej piechoty. Tak i tak. Co by tutaj jeszcze zrobić? Mam teraz hajs, to w cholerę. Tak. Dragoni, a pułk konny, kawaleria. Piechota liniowa. Tu się buduje? Nie, to do budowy. I tu w końcu ufortyfikuję mój Montreal. I koniec tury. Brytyjczycy chyba walczą z Cirokezami, ponieważ tutaj stoi ich jednostka. Ale oni jakoś chyba nie reagują na nich. Albo są w sojuszu. A, walczą przeciwko mnie, są w sojuszu i walczą przeciwko mnie, więc chyba mogą wchodzić na swoje terytoria. Budowa gospodarstw przyspieszy wzrost. Oni jeszcze tego nie zreperowali? Zreperowali. Armia. Gospodarstwo. I się wycofaj. Nie będą z gospodarstwa dostawać dochodu. I teraz mogę dać im podatki. Są jeszcze szczęśliwi. Jeden do zadowolenia szlachta, Akadia. Trzeba zwiększyć tutaj na pewno liczbę wojsk. Oraz dać trochę artylerii, bo ja jej tutaj nie posiadam. Armia, artyleria jest, piechota. Piechota, artyleria, piechota. Budowa. Dobra, jest fort, ale to, kurde, artylerii to nie sprzyja, ten fort. Uczelnia duchowa, tu jest futra, targ futer. Armia. W końcu liniowo mogę budować. Znaczy rekrutować, a nie budować. Tutaj muszę też zbierać wojska szybko, jak najszybciej. Teraz ile już czasu? Pauza. No i jeszcze z 5 minut odcinka. I to chyba będzie wszystko, jeżeli chodzi o tą turę. Tutaj nic nie mogę zrekrutować. Muszę tutaj szykować tych trzech prowincjach, najlepiej w Bostonie też. I ruszyć na nich. Na Quebec. Jeżeli zniszczę Quebec, to im zniszczę główną armię, ponieważ tutaj się trzymają. Oni tutaj ruszają razem z Indianami na bitwę. Na wojnę. Frajerzy. No, przegrali bitwę, teraz wycofują wojska, bo się boją. Ja rzucili kolejne jednostki na granicę. W tym regionie liczba ludności rośnie powoli, więc warto ulepszyć gospodarstwa lub zmniejszyć podatki klas niższych. Poprawa zaopatrzenia w żywność i zwiększenie dochodu. Ale tu jest aż 3000 za tą prowincję, ja tego nie odpuszczę. Kurna Kanada, terytorium Irokezów. Postępy w technologii, lądowa infrastruktura floty. Zamek skałkowy, granaty artyleryjskie. Formacja Klina. A co oni mi rzucili? Elitarną piechotę i dwóch lansierów konnych. Lansierzy nie mają... no, nie są strzelcami.
Są niezadowoleni. Są niezadowoleni. Dobra, są zadowoleni. Jak zabiorę generała, są zadowoleni. Rzucamy się na nich. I kolejna bitwa z Irokezami i po tej bitwie będzie koniec tego odcinka. To prawda, tutaj było napisane: węgierski Żyd, autor i uczony. Dalej, dalej, dalej. Let's go. I tak, sama piechota. Piechotę oczywiście rozstawić jak najszerzej się da. Żeby wykorzystać ich możliwość strzelania jak najlepiej. Wiercą u mnie, mam nadzieję, że tego nie słychać. Koniec rozstawienia. I piechotę łączymy w ugrupowanie. I tak. Do przodu. Oni mają górkę, mają lepiej. Tu postawili nie wiadomo czemu swoją elitarną piechotę. Oni tutaj raczej zginą. Jak oni wyglądają, Indianie? Oni może tymi toporkami, nie, bo to ma hak. Chyba tak się mówiło. Mam zatkany nos, więc takie indiańskie rzeczy. Bo raczej indiański to jest bardziej nosowy język, można powiedzieć. Nosowy pod względem, że się mówi dużo głosek. Ja pierdolę, what? Mówi się dużo głosek przez nos. A ja mam nos zatkany, hehe. Taka sytuacja. Movement. Nie umieć pod górkę wchodzić. No taka góreczka. Serio, jesteście debilami, że nie umiecie nas. Jest skała, a wy się boicie. Rok by was wyśmiał, haha. Już nie ma konicy. Ładnie! I strzelecko. I walicie w nich. Ja nie wiem, czy mi pułk piechoty przez przypadek nie zniszczyli cały. Jem 5 czy 4 pułki piechoty? Lecz żadnych swoich dużych strat nie widzę. Ej, wystrzelacie. Wy wszyscy movement. Generał szturmuje. Dobrze, generale, wycofaj się teraz. Bo goń ich. Im więcej zniszczymy Indian, tym lepiej. A wy pójdziecie już na nich. Oni tutaj niszczą tych Indian, tych uciekinierów. Bardzo dobrze. A było w tych, w automatycznym, że mamy równe szanse. Teraz tylko czekać, aż oni podejdą. Gdybym mógł, to bym jeszcze bardziej przyspieszył. A podczas ruszania oni idą normalnie chyba. Nie wiem, dreptają. Pierdalajcie, sługusy. To walczysz wręcz!
napierdzielać ich! Kontynuuj, trzeba ich zniszczyć do końca. Minimalne zwycięstwo. Rząd nie jest przyczyną, nie jest elokwentny, jest siłą. Podobnie jak ogień, coś tam. Znowu niszczyłem Indian. Niestety nie zdążę, nie wrócę tutaj. Zregeneruję siły. Nowy przymiot. Ten człowiek zna podstawy sztuki wojny. O, teraz czterogwiazdkowy. Zarąbicie. Mogę spróbować w sumie Indian zaatakować. Trochę piechoty mam. Armię oni mają elitarni. Mają w cholerę elitarnych jednostek. A jak wygląda werbunek? Werbuje się. Aż dom uciech. Na cholerę są zwolnieni. Powiększę wam za to dom uciech. Parlament. Ile teraz hajsu dostają? 14 tysięcy. Obserwatorium. Wielką operę im zbuduje. Wielki arsenał. Grenadierzy. Dobrze, i w tym Bostonie będą się robić jednostki. Tutaj też się chyba jeszcze jednostki robią. Robią się czy się nie robią? Robi się. Jeden pułk liniowej. Kurde, miałem kończyć ten odcinek. A więc zaraz jak ta tura się skończy, czy że to się dzieje teraz, to skończę ten odcinek. Ten kraj wypowiedział ci wojnę, a to chuje. Nikt mi nie pomógł. A to szmaty. To fuck. Więc tą bitwę rozegramy w kolejnym odcinku. Cześć.